Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez. Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj tych słów. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Pewnego razu, gdy Smith Wigglesworth czekał na autobus, zobaczył, jak kobieta wychodzi z domu, a za nią wybiega mały piesek. Rzekła do niego: kochanie, musisz wrócić do domu. Ale on tylko łasił się koło jej stóp i merdał ogonem. Mój drogi, nie możesz iść ze mną, powiedziała do niego, ale on nic sobie z tego nie robił. I wtedy nadjechał autobus. Kobieta spojrzała na niego, tupnęła nogą i krzyknęła: zmiabaj stąd! No i zwierzak po prostu podkulił ogon pod siebie i uciekł. Gdy Smith Wigglesworth to zobaczył, bez zastanowienia, w miejscu publicznym wrzasnął: i właśnie tak należy obchodzić się z diabłem. To prawdziwa historia. Nie toleruj diabła ani żadnych jego dzieł w swoim życiu. Po prostu nie pozwól im łasić się do ciebie. Traktuj tak samo grzech, pokusę, chorobę, depresję bądź lęk. Rozkazuj im odejść i odganiaj od siebie w imieniu Jezusa zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Wiesz dlaczego? Bo na tej ziemi diabeł nie ucieka od Boga. Na tej ziemi diabeł ucieka od ciebie. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.